I witam gorąco. Dzisiaj um, wrócimy do Was właśnie z kryptomigawką. Kryptomigawka, pamiętajcie, że to są takie 7-9 minutowe filmy, nie większe. I porozmawiamy sobie o tym, kiedy Bitcoin może wejść w strefę 4800 dolarów za jeden bitcoin. Pamiętajcie, że wszystko na tej audycji jest tylko moją opinią i na tej bazie tej opinii, którą tutaj wam przedstawię, wy zrobicie swój research i wykonacie następny krok. Także Bitcoin Phoenix, Kryptomigawka. Zobaczymy, kiedy uderzymy w 4800-4900 dolarów. Oczywiście Bitcoin Phoenix może się mylić, ale czas w końcu rozryźć tą zagadkę. Pamiętajcie, że w międzyczasie możecie oczywiście wysyłać swoje zdjęcia na nasz tygodniowy podsumowanie tygodnia. W tym tygodniu będziemy mieć podsumowanie miesiąca, więc jeżeli macie jakieś zdjęcie z Bitcoin Phoenix w tle, nie musi być wasza twarz tam pokazana, tak jak mieliśmy do tej pory. Zapraszam, wyślijcie maila na BitPhoenix. Tak jak tutaj macie do góry, bit, trzy literki tylko Phoenix, mapa protonmail.com i tam możecie wysłać swoje zdjęcia. Oczywiście poproszę o waszą autoryzację, jeżeli mogę je dodać w niedzielę. Użyjcie się na kanale. A ja przygotowałem dla Was bardzo fajną niespodziankę w niedzielę na miesięcznicę. Zobaczymy. Czy będziecie zadowoleni? Zanim przejdę do analizy technicznej czy fundamentalnej, właśnie sobie zrobimy różnicę. Bo bardzo dużo traderów i guru, tych których ja tutaj słucham i którzy nie pomylili się, pomyli się w zeszłym roku o cenę bitcoina, może o 100-200 dolarów, to nie jest jakaś duża e, różnica. Pamiętajcie, że mamy analizę techniczną i fundamentalną to się różni. Analiza techniczna, inaczej mówiąc, jest to analiza wykresów służąca do prognozowania przyszłych cen na podstawie kształtowania się cen w przeszłości. Przykład, mam tutaj właśnie jak wygląda analiza techniczna. Analiza fundamentalna, technika analizy danego podmiotu pod względem kondycji ekonomicznej w celu dokonania wyceny jej wartości. W analizie fundamentalnej na rynku kryptowalut uwzględnia się takie czynniki jak stosunek ceny za jedną monetę do ilości monet w obiegu, plany założycieli na przyszłość, roadmap, czyli o tym, co mówiliśmy wcześniej. Użyteczność, kapitalizacja, aktywny dev marketing, czyli na GitHubie, rzeczywisty popyt na daną kryptowalutę. Czyli z której z powyższych analiz mamy używać w inwestycjonowaniu na giełdzie. Tutaj właśnie mowa jest. Używajmy obu. Ja zaraz wam powiem dlaczego, ponieważ oba podejścia do analizy kryptowalut mają swoje dobre i złe strony. Moim zdaniem oba podejścia doskonale się uzupełniają. Jeden z wielu powodów, dlaczego warto używać obu analiz, jest taki, że jeżeli na przykład znajdę jakąś kryptowalutę jako potencjalną inwestycję na podstawie analizy fundamentalnej, a analizy technicznej mówi mi, że prawdopodobnie przez najbliższe pół roku jej ceny będą spadać, to taka inwestycja trafia na listę do obserwacji i czekam, aż sytuacja techniczna się poprawi. Niezależnie od rodzaju analizy kieruje się inwestor. Najważniejsza prawda o giełdzie jest taka, że rynek. Próbuje przewidywać, dyskontować wszystko. Rynek reaguje również o wiele silniej na informacje, których się spodziewana, niż na te, które są już podane. Inwestorzy to po prostu ludzie, którzy chcą wyprzedzić innych. To jest naprawdę gra i to niestety z tym najlepszymi. Chcę tylko dodać od siebie, że nieważne, na którą analizę się zdecydujecie, ważne jest po to, żebyście w miarę możliwości poznali ją jak najgłębiej, zanim zabierzecie się za poznawanie następnej. Dziękuję tutaj za, za ten artykuł krypto myślnik informacja.pl. Dlatego tak często ten rok, który mamy teraz Bitcoin jest porównywany do 2014 roku. I zobaczcie, jak tutaj się wydarzało wszystko w 2014 roku. Niektórzy powiedzą, ale jak. Przecież Bitcoin jest teraz w wiele większym rynku, wiele ludzi więcej wie o tym i wiele. wiele więcej ludzi wie przecież jak tutaj się odbywa. I właśnie po to mamy. Fundamentalną analizę i techniczną. I teraz rozgraniczmy te dwie. W tym odcinku właśnie będziemy robić techniczną analizę, i pamiętajcie, że wszystkie instytucjonalne boty nie opierają się na fundamentalnej analizie. Te wszystkie boty, które mają za sobą tysiące bitcoinów, właśnie działają w tych ramach tutaj po prostu technicznej analizy. No i spójrzmy na przykład tutaj. W 2014 mieliśmy prawie taki sam spadek. Spadliśmy o prawie 60% z 1050 dolarów do 460, czyli 50% spadliśmy w przeciągu praktycznie paru miesięcy i Dzisiaj mam to podobnie, właśnie tutaj się wszystko dzieje to samo co w 2014 roku, a nawet w tym roku jest mniejszy wolumen 30 moving average są mniejsze więc to powoduje to, że tak naprawdę możemy iść do tego właśnie, zobaczcie co tutaj jest, 4850 dolarów za jednego Bitcoina. To jest Fibonacci Line. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Fibonacci Line. To jest bardzo ważna rzecz dla każdego tradera. Kiedyś może sobie spokojnie omówimy to tutaj na kryptoporadniku. I tak naprawdę poziomami Fibonacciego jest to w wielkim skrócie Magiczna, matematyczna formuła, która opiera się na założeniu, że występuje w licznych przypadkach w przyrodzie. Złote proporcje pojawiają się również na wykresach cech, cen instrumentów finansowych lub indeksów, takie jak na przykład akcje, kontrakty terminowe i kryptowaluty. Jeżeli to dla Was jest za trudne, nie bójcie się, ja tu tutaj sprostaram się streścić, więc zobaczycie o co tutaj chodzi. I kiedy cena 4800 dolarów Bitcoin Phoenix myśli się nadarzy. Więc zostańcie jeszcze z nami. Mamy 3-4 minutki, żeby tutaj dokończyć tą zaawkę. Fibernaci, wielu giełdowych graczy uważa tą metodę za bardzo pożyteczną do znajdowania momentów wejścia i wyjścia. Opanowanie Fibiego na pewno ulepszy twoje umiejętności tradera oraz pozwoli lepiej zrozumieć krypto giełdy. Także mamy tutaj właśnie tą linię Fibonacciego wyznaczoną 0,764. Nie będziemy się wgłębiać, co to znaczy, ale to jest właśnie te 4850 dolarów. Jeżeli po prostu bitcoin spadnie poniżej 6500 do 4850 dolarów, nie ma tak naprawdę żadnego supportu, żadnej belki, żeby się uwiesić do 1300 dolarów. Dlatego niektórzy youtuberzy mówią właśnie, że może spać aż do takiej ceny. Więc przyrównajmy takiego właśnie bitcoina z Fibonacci Line, gdzie przez prawie jeżeli porównamy do srebra właśnie tą techniczną analizę, zobaczmy ile na Fibonacci Line, gdzie tu na Bitcoinie to jest właśnie 4850, w 2012 ile raz żeśmy się odbijali o od tej właśnie najniższej. Jeżeli za każdym razem odbijamy się na tej Fibonacci Line, tutaj mamy raz, dwa, trzy, Praktyczny i na czwartym razie zjechaliśmy do dołu. I tutaj właśnie to samo. Ci wszyscy traderzy, którzy się na, znają się na technicznej analizie, mówią właśnie o tym, że prawdopodobnie będzie ta belka czy podpora przerwana i wejdziemy w niższe wartości. A jeżeli tak się zdarzy, to pamiętajcie, że 4800 to, to nie będzie koniec. Kolejną taką zagadką, którą patrzymy w, w technicznej analizie, jest wskaźnik RSI, czyli. Momentum analizy, a dokładniej momentum oscillator. A po polsku to jest wskaźnik RSI. Wskaźnik z siły względnych zwanej RSI jest jednym z najpopularniejszych indikatorów używanych przez traderów. Co to jest RSI? Standardowe ustawienie RSI wynosi 14 okresów, co znaczy, że wskaźnik bierze pod uwagę wartości z 14 ostatnich świec, lub też okresowych czasowych. RSI porównuje średnie zyski średnią stata, a także analizuje ile z ostatnich 14 świec było byczych, a ile niedźwiedzich. Analizowany jest również rozmiar każdej świecy. No, i to RSI nie wygląda za dobrze. To jest najniższy level RSI od dwóch lat, gdzie mówiliśmy o tym w poprzednich odcinkach. Nie wiem, czy pamiętacie. Widzicie, jak to się wszystko tutaj nakłada. A dokładniej najniższy było w styczniu 2016 roku, czyli tak naprawdę prawie 3 lata. Czyli to jest kolejne potwierdzenie bez bitcoina. No, i teraz spójrzmy na najważniejszy wykres, czyli ten trójkąt opadający, gdzie właśnie znajdujemy się teraz w nim teraz. I. Jednym z takich targetów, pamiętajcie, że ten trójkąt, mówiliśmy o tym wcześniej w programach, przypomnę jeszcze raz, 25% że go przebijemy w górę, 75% że go przebijemy w dół. Czyli e, tak naprawdę większe szanse, i pamiętajcie, jeżeli przyrównywaliśmy do srebra, jak to było w. To techniczna analiza nie zmienia się nigdy. I, i można tutaj sobie mówić, tak, ale Bitcoin jest teraz o wiele bardziej. Bo, uu, 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 zaraz zaczną śpiewać ludzie, niektórzy. Od, naprawdę odróżnijmy te dwie rzeczy. Techniczna analiza, tam gdzie wszystkie boty instytucjonalne chodzą, nie mają nic wspólnego z fundamentalnym yy, w, wartością bitcoina. Więc mamy taką pierwszą tutaj belkę na 4975. Yy, dolarów, na którym możemy się zatrzymać. Jeżeli będziemy tego breaka mieli, to tak naprawdę mi się wydaje, Bitcoin Phoenix i tych ludzi, którzy tutaj słucham i podzielmy to tam na, na takie dwie wiadomości. Pamiętajcie, że macie dwie wiadomości. W Anglii jest takie powiedzenie, że news for the masses and news for the classes. I teraz tak, jeżeli macie takie potwierdzenie, to jest tylko moja opinia, pamiętajcie. ja bardzo dużo swoich decyzji po prostu słucham swojego serducha, co mi serducho podpowiada. I właśnie news for the masses, to znaczy, że do wiadomości. Niektóre są tylko dla, dla wszystkich ludzi, czyli nie dla tych najbogatszych ludzi. A news for the classes to są właśnie te wiadomości, które tutaj widzicie. Bo jeżeli widzicie na przykład, że dla mnie, dla Bitcoin Phoenix, to jest tylko moja opinia, znowu powtarzam, news for the masses, czyli wiadomość dla mas, to jest taka, że będzie tak samo jak w zeszłym roku. W oktoberze wrócimy i będzie super i trzeba kupować bitcoina. To jest dla mnie wiadomość dla mas. A wiadomość dla klas, czyli dla tych wszystkich tych, to jest po prostu Bessa w Bitcoinie. I wy zróbcie swój research i zastanówcie się. A najlepiej, jakbyście w ogóle nie tradowali i zapytali mnie za miesiąc, czy dwa, czy trzy miesiące, czy miałem rację. Bo ja też się mogę mylić. Zobaczymy. Eee, trzeba mieć po prostu, eee, jak to się mówi, twardą, du. Cztery litery, żeby dobrze na niej wylądować. Więc mamy tak, 4975 dolarów, naprawdę w nim wpadniemy wtedy. Dla mnie wydaje się, że to będzie w październiku. W październiku powinniśmy wspaść do tego terenu 4975 i to nie będzie jeszcze dół, bo dół, zobaczcie, gdzie tutaj się targetuje. Czyli widzi 3000 dolarów to będzie. I to też nie jest jeszcze powiedziane, pamiętajcie, że ceny Bitcoina trzeba sprawdzać całkowicie codziennie, bo to jest tak rynek spekulacyjny, że wystarczy jeden z, z nie wiem, z wielorybów Mandgoxa, żeby wszedł na ten rynek i spuścił tam 2000 bitcoinów czy 20 tysięcy bitcoinów i nagle wszystkie shorty na Bitmexie są polikwidowane, więc... Y ja tylko mówię o sentymencie ogólnym. Ja tylko mówię, jak to może się zarożnicować i jak to może być w przyszłości wyglądać. Więc październik dla Bitcoin Phoenix, sprawdzimy sobie to za miesiąc, możemy spaść poniżej 5000, 6, 6 tysięcy, ja myślę, że to będzie w 90% spadniemy, a poniżej 4900, tak, w 70%, a 3000, ta, ta cena, ta na co tu widzicie, target drugi 3000. Wydaje mi się, że to może się pojawić w przeciągu 3 do 6 miesięcy. Dlatego tak mówię, że marzec do lipca przyszłego roku będziemy widzieć pierwsze, e, pierwszą taką hossę w Bitcoinie. Więc ja robię tak, jak ja robię. Więc ja nie jestem teraz w Bitcoinie, nie robię żadnych trainów na altcoinach, bo wiem, że Bitcoin pociągnie wszystkie za sobą inne rzeczy. A wy zróbcie swój research, bo każdy ma przecież. Swoje, jakieś inne opinie i róbcie, jak uważacie. Dobrze, bo mi się przy, ta kryptomigawka przedłużyła troszeczkę. Na koniec zadam wam pytanie. Odpowiedzcie w komentarzach. Jestem ciekaw, jak odpowiecie. Jeżeli mielibyście wybrać dobry trade, a czas trade'u, co byście wybrali? Czy czas trade'u, czy dobry trade? Odpowiem wam na to pytanie w kolejnych audycjach. Słuchajcie Was uważnie. Czyli jeszcze raz. Co byście wybrali? Dobry trade, czyli dobry jakościowo trade, czy dobra moneta, czy czas trade'u? Dajcie znać. Więc już pozostawimy tak, jak jest. oktober, zobaczymy, czy spadnie poniżej 5000. Tak jak mówiłem, procentowość, wszystko tu się dzieje. Ja przygotowałem dla Was niespodziankę w kolejnym, tak jak mówiłem, miesięcznicy. To musicie nas słuchać w niedzielę na żywo. A poza tym jeszcze mamy jedną niespodziankę dla Was, którą tutaj przygotowałem. To będzie krypto poradnik. W krypto poradniku znajdziecie w kolejnym wydaniu, nie będzie to długi film, to będzie w miarę krótki film, ale jeden z najważniejszych narzędzi poznacie ludzi w krypto, gdzie ta, ta aplikacja pomaga naprawdę w dużych korzyściach. Jeżeli oczywiście Bitcoin idzie w strefie zwyżkowej, czyli w dużych korzyściach majątkowych, można powiedzieć. Dzięki. Sorry, że Was 13 minut wprowadziłem z tym kryptomigawką, ale mam nadzieję, że to Wam pozwoli mniej więcej zobrazować. Zróbcie swój research między innymi i podejmijcie swoją decyzję. Dzięki. Bitcoin Phoenix. Pozdrawiam Was.